Шимон Маджиєвський захопився старими кладовищами понад 30 років тому. Відтоді очолюване ним товариство «Магурич» відновило більше 2000 надгробків, придорожніх хрестів та фігур. Далі до вашої уваги фільм, який був знятий у 2019 та 2021 роках, коли команда Шимона працювала у селищі міського типу Поморяни нашого району. Ну, є то текст культури. Це як відкрита книжка. Tylko trzeba ją umieć otwierać i w ogóle i czytać. Ale jak przyjeżdżam na nowy, no to od razu myślę o tym, że najfajniej to by tu było na przykład w tych Pomorzanach, no przyjeżdżać tu przez najbliższych, nie wiem, 10 lat i wyremontować wszystkie stare nagrobki. To róży sej nagrobnik. I przyznam, że dalej na razie mam kłopot i nie umiem jeszcze tego do końca przeczytać, no ale rozumiem, że tu będzie wskazana osoba, która ten nagrobek ufundowała. Ja wybrałem to miejsce ze względu na... Znaczy, tu jest mnóstwo nagrobków, a my przyjechaliśmy wyremontować tylko, nie wiem, może 25. Więc musiałem coś wybrać i powiem szczerze, że w tym wypadku kierowałem się tym, że wiedziałem, że to są stare krzyże i miałem takie ładne ujęcie, że te krzyże stały od największego do najmniejszego i pomyślałem sobie, że to jest fajne miejsce na cmentarzu i że fajnie będzie to widać. Tutaj dla powiedzmy końca XVIII i początku XIX wieku takie formy były powszechne i my wiemy na pewno, że na tym cmentarzu takich nagrobków. Znaczy, ja nie wiem, ile ich jest dokładnie, ale na pewno nie jest ich 5 ani 50. Myślę, że raczej jest ich, nie wiem, na przykład 200. Tylko tyle, że one w większości są pod ziemią. Bardzo ważna rzecz dla mnie też na tym cmentarzu, że tu są pochowani Polacy i Ukraińcy. I no, jak wiadomo, co najmniej jeden Czech. W 1804 Fran Swarba, rodem z Pragi w Czechach, piwowar, mający 57 lat, prosi o pozdrowienie anielskie. Babusia z piwniczno-centralnej, można сказати, Ukrainy, a dido był z Jarosławszczyny. A moja mama Polka. No ja jedynej rodzinnej w Simi, osobou, jaka znaje mowu i jaka istnieje w tym środowisku ukraińskim. No reszta wже spolonizowana. Тобто można сказати, що моя родина – це є доказ того, що операція Вісла має 100% успіх. Mój ojciec pochodził z rodziny łemkowskiej, a mama z rodziny ukraińskiej. W ramach akcji W byli przesiedleni na Mazury. Tutaj właśnie na Maguryczu poznałem dziewczynę, której dziadkowie mieszkali w sąsiedniej wsi, w której mieszkali moi dziadkowie.
tylko że moi dziadkowie zostali przeniesieni na, przesiedleni na Mazury, a jej dziadkowie zostali przesiedleni na Ukrainę. I spotkaliśmy się na Maguryczu. Zacząłem pracować na cmentarzu, jak miałem 17 lat. Chodziłem wtedy bardzo dużo po górach, po Bieszczadach w Polsce, czyli po Bieszczadach Zachodnich. Wschodnie są w Ukrainie. I właściwie wtedy interesowało mnie takie sportowe chodzenie po górach. Znaczy, żeby chodzić jak najwięcej, jak najszybciej. I nic mnie nie interesowało dookoła, aż do momentu, kiedy właśnie w 1986 roku zgubiłem się i wszedłem na cmentarz. No i byłem zaskoczony tym, że w ogóle jest jakiś cmentarz. I zaskoczony też tym, że on tak wygląda, jak wygląda, czyli że wygląda bardzo źle. Jak w tym 1986 roku zobaczyłem ten cmentarz, miałem jakieś takie uczucie niepokoju, że dlaczego tak jest, że tak jest. No i zacząłem się w końcu interesować nie tylko górami, tylko wiecie, no, zacząłem się zastanawiać nad tym, kto tam mieszkał. No i szukać informacji. I w przewodnikach turystycznych w Polsce wówczas było bardzo niewiele informacji na temat i takich zawoalowanych, takich wiecie, że no, ktoś mieszkał, ale później to było UPA i akcja Wisła i teraz już nie mieszka. I tak. Rok później też okazało się, czyli w 1987 roku, tacy znacznie starsi ode mnie znajomi, oni wiedzieli, że ja na ten cmentarz chodzę i tam no, jakby staram się jakoś zadbać o tę przestrzeń, ale nic nie wiedziałem w ogóle o kamieniarstwie, o naprawianiu nagrobków i oni mówią, że taki ich znajomy właśnie na jednym z cmentarzy ukraińskich w Bieszczadach, że organizuje taką akcję pierwszą, że można przyjechać właśnie jako wolonter i że tam będą konserwatorzy kamienia i że pokażą nam, jak się tym zajmować. To było tam jakoś w sierpniu. Pojechałem i w ogóle, no wiecie, byłem jakby zaskoczony tym, że to wszystko, co leży, jest tam jakoś porozbijane, połamane, że to można poskładać, posklejać. No i właśnie i odbył się taki pierwszy dwutygodniowy tabir na dwóch ukraińskich cmentarzach. A ten organizator tych prac, pan Stanisław Kryciński, by zaproponował mi, że za rok zrobimy kolejny taki obóz w ten sposób, że zbierzemy grupę właśnie wolontariuszy i się podzielimy i jedna grupa będzie pracować na jednym cmentarzu, a druga na drugim, no i na jednym cmentarzu on będzie jakby, nie wiem, kierownikiem, a na drugim ja będę kierownikiem. No i mi się to bardzo podobało, no ja miałem 19 lat i dla mnie to było też jakieś wyróżnienie, że jakby no, że mimo tego, że nie chodzę do szkoły i w ogóle ogólnie system mam w dupie, za przeproszeniem, to no, że mogę robić coś sensownego. No, po 10 latach Stanisław Kryciński powiedział, że on już jakby nie bardzo ma siłę na to, żeby zajmować się społecznie takimi rzeczami. I właśnie wymyśliłem sobie najpierw, że to będzie się nazywać Nieformalna Grupa Kamieniarzy. Rok później dodałem do tego nazwę Magurycz. I Magurycz to jest góra. Gór w Karpatach, czy polskich, czy ukraińskich, czy rumuńskich, które się nazywają Magurycz, znaczy Magura, jest bardzo dużo. Bo po rumuńsku to słowo oznacza zalesioną górę. No, zalesionych gór jest mnóstwo, więc jakby ta nazwa w Karpatach występuje dziesiątki, jeśli nie setki razy. Natomiast Magurycz akurat jest jeden i to jest nad Łemkowską, też wysiedloną wsią Bartne. Tam byli kamieniarze i na Maguryczu jest kamieniołom, karier po prostu, tylko on nieczynny. On dzisiaj jest nieczynny, stamtąd nie można brać kamieni, też piaskowca, czy piskowika, ale jakby nawiązując do w ogóle do tradycji w pracy z kamieniem, to nieważne, czy to się dzieje w Polsce, czy w Ukrainie, czy w Bośni i Hercegowinie. To ludzie też nie szanują tego, co my robimy tak naprawdę, bo oni nie biorą w tym udziału. Jakby wzięli udział, wiecie, namęczyli się przy tym, to by inaczej to traktowali. A tak jak jest taki desant z zewnątrz, no to wiecie, o, przyjechali, porobili, pojechali i właściwie co nas to obchodzi. Ludzie jednak, no jednak, no, że tak zadbać o swoje, tak? A już to obok to jest kompletnie nieistotne, że tak powiem. I to jest przykre i tego trzeba uczyć. W
przepraszam, bo to nie jest kwestia kpiny, ale tam wiecie, sława Ukrainii, tutaj w ogóle herojam sława i w ogóle jest naród, tak? Ale z poziomu cmentarza i jakichś pojedynczych nagrobków, nagle okazuje się, że to nie moje. To dziwne, nie? Bo mówię i tak samo jest w Polsce, że wiecie, krzyczeć tam, nie wiem, jeszcze Polska nie zginęła i chodzić z flagą, to każdy potrafi. Ale jak przychodzi do tego, że jest jakaś lokalna historia, taka na moim cmentarzu, w mojej miejscowości, to się okazuje, że to nie, to sąsiada. A ten sąsiad to też przecież Polak, nie? No to można by zadbać. Czy tam też Ukrainiec, to wszystko jedno. Większość. Można zawsze coś zrobić samemu. Od czegoś zacząć, wiecie, metoda małych kroków. Nie trzeba zaraz rewolucji. Można gdzieś małą rewolucję w umysłach ludzkich też przeprowadzać i taka właśnie praca u podstaw to się nazywało. To jest praca nie do... Tu jakby nie ma końca. To jest właściwie taka praca, wiecie, permanentna, że fajnie by było, że powiedzmy jak ja umrę, że ktoś inny na przykład się będzie chciał tym zajmować. Thank you.